witajcie. Kolejny odcinek, także dzisiaj sobie zrobimy zasięg Golden Maska po modyfikacji. Także takie są ustawienia. 8 kHz. Tu ustawiłem threshold, prawda, na maksa nie jest, bo się nie da ustawić. Sens na maksa, bez dyskryminacji. Jest i WCO jest na środku, tak mniej więcej ustawione. Także miejmy nadzieję, że nie będzie się zakłócać, bo przy takiej czułości z bardzo daleka mi ściąga telefon. No i zrobimy sobie air testa takiego na tej modyfikacji 818. Zobaczymy, jaka jest różnica. Chociaż już kiedyś wcześniej robiłem przy standardowym modelu zasięg. No dobra, zobaczymy, jak to wyjdzie. Także jeden grosz. Także, tak, żeby się nie zakłócało. Jeszcze sygnał jest. A gdzieś 28 cm, coś się zasięg urywa. I tak jest sprzęt wyżyłowany na maksa, bo już słychać w tle takie, jakby już po prostu ten próg thresholdu zaczyna odpowiadać. Później jeszcze spróbuję trochę podkręcić, jeśli będzie w ogóle możliwość. Dobra, 2 grosze, także na razie polecimy polskie monety. No, echo gdzieś się to na 30 odzywa. 5 groszy. Gdzieś około 32 to echo. 2 złote. A gdzieś 34 cm. 1 złoty. Też gdzieś ten próg będzie 34, 5 zł. Ja, 36 cm. I no dobra, teraz polecimy standardowe takie inne monety. Jeden fenik cynkowy. Koło 30, inna przewodność jest, także trochę inny zasięg. Jeden fenik polski. Jeszcze 9, 10 cynkowa. Trzydzieści trzy, gdzieś się to tam już tak urywa, ale to już są... Taki jest zasięg słabo, bardzo słyszalny, to tylko dobre na słuchawki kopać. Może żebym podgłosił, ale to będzie bardzo głośno wtedy. Także możecie teraz w tej chwili nie słyszeć tego końcowego progu zasięgu. No dobra, także 50 z Weimaru, aluminium. Thank you.
Już koło 33. I 2 złote z PRL-u, z jagodami. Chyba PRL. No dobra, sprawdzamy. Jest 37 i 2 franki. Choć niektórzy tam, jak robią testy, mają jeszcze większe monety, ale to przy większych obiektach to trochę nie ma sensu, bo to każdy wykrywacz będzie miał duży zasięg na duży obiekt. A chodzi tutaj o takie standardowe średnice monet, jakieś tam nie jakieś bardzo wielkie, bo to każdy sprzęt wyłapie. A gdzieś 39-40 tu się urywa zasięg i no dobra, przyłączamy modyfikację naszą na 18 kHz i zobaczymy, nie będę wszystkiego już brał, tylko zobaczymy, czy jest różnica. Jeden grosz był na 28 i zobaczymy, jak to będzie działać. Wydaje mi się, że trochę chyba bardziej stabilnie sprzęt działa przy 18 kHz, bo nie słyszę już tych zakłóceń z progu thresholdu, ale dobra, na razie zobaczymy, jak to wychodzi. To chyba było wcześniej 28. Jest trochę minimalnie spłytszy. Tak 27 cm nie ma. Nie jest to duża różnica. Jeśli chodzi o zmianę częstotliwości, choć spróbujemy sobie wziąć, bo dobra, jeszcze coś wezmę. Weźmy jeszcze na przykład jednego Feininga na 29. Tak, jest 2-3 cm płytszy. Tu wychodzi 27, powiedzmy. No ale dobra, zostawimy na 18 kHz i spróbuję jeszcze troszeczkę threshold podkręcić, jeśli będzie to możliwe. No w tej chwili jeszcze akurat słychać. Odzywa się, słychać, także jeszcze raz zobaczymy. 1 grosz 27. No, wychodzi niby teraz podobnie, jak troszkę ten threshold zwiększyłem. Także wychodzi też 29. No dlaczego się tak niby dzieje? No zasadniczo powinna być w teście powinna być różnica, jeśli chodzi o zmianę kiloherców, ale że tutaj nie ma po prostu żadnej przeszkody w powietrzu, więc sama średnica cewki będzie miała identyczny zasięg i to nie wpłynie w tej chwili jako taki na zasięg, przynajmniej mi się tak wydaje. Zobaczymy, powinien zasięg być minimalnie gorszy, nawet o te 5 cm. Ale że elektronika jest tak zbudowana, jak jest, w ładnym masku. Więc tutaj jak widać nie koliduje zbyt, nie ma zbyt dużej różnicy. Różnica może być wtedy jedynie w terenie. No dobra, przyłączyliśmy z powrotem na 8 kHz. Już tak wyżyłować tego thresholdu, bo są zakłócenia. Telefon mi po prostu widzi. No dobra, coś tu jeszcze wezmę, zobaczyć. Bo 30 był jeden fajnik wtedy. Cynkowy. Ale to już wycycanie samego
thresholdu na pograniczu nie ma za bardzo sensu. A gdzieś zyskałem może z 2 cm więcej, z 30 na 32, ale to są już zakłócenia. Można w powietrzu sobie to żyłować ile się da. Zasięg będzie dobry, choć zawsze w ziemi jest gorszy zasięg i nie da się wtedy wycisnąć pełnej mocy ze sprzętu, bo będzie po prostu bardzo dużo zakłóceń od gleby i nie będzie się dało go dobrze dostroić. No dobra, taki wynik jest, także jak widzicie, trochę podobne do Mikrona wychodzi ten zasięg, choć Mikron trochę inaczej, to jest trochę inny wykrywacz i to trochę inaczej działa. Tam jeśli się bardzo w Mikronie podgłosi, to te ciche sygnały gdzieś tam z tego pogranicza też rodu słychać. No dobra, mimo wszystko i tak jest dobrze. Dobrze to działa, dobrze wypada, także jak widać. No dobra, także uciekam i do kolejnego odcinka.